Nakładem wydawnictwa naukowego scholar w Warszawie ukazała się książka Juliusz Bursze, Myśli, Działalność i Dzieło pod redakcją Aleksandra Łupienko. Książka przedstawia znakomitą postać kościoła luterańskiego w Polsce, jakim był ksiądz biskup Juliusz Bursze. Znajdujemy w niej wiele artykułów poświęconych temu właśnie biskupowi. Z jednej strony odnajdujemy myśli samego księdza biskupa w różnych jego wypowiedziach i artykułach, ale odnajdujemy także wszystko to, co związane jest z jego działalnością jako zwierzchnika kościoła. Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w trudnych czasach okresu międzywojennego, bowiem w tym właśnie okresie przez 35 lat pełnił swoją funkcję ksiądz biskup. Promocja książki odbędzie się w Wiśle 20 listopada o godzinie 17 w sali domu zborowego. Parafii ewangelicko w Wiśle, przy ulicy 1 Maja 53. Promocja ma miejsce w Wiśle w związku z tym, że właśnie z tym miastem od początku XX wieku związany był ksiądz biskup, bo tutaj bowiem wybudował swoją willę-zaciszę, która istnieje do dnia dzisiejszego, a w której spędzał znakomitą część swojego czasu, poczynając od maja do września każdego roku. Ksiądz Biskup Juliusz Bursze bywa nazwany męczennikiem, bowiem pochodził z rodziny niemieckiej, pastorskiej rodziny. Jego ojciec był księdzem w Zgierzu. Natomiast sam zdecydował aby być Polakiem a za patriotyzm za działanie przeciwko hitleryzmowi został prześladowany a sam himmler uważał że rodzina bursche powinna być skazana na zagładę aresztowany w lublinie został osadzony w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg, a wreszcie na policji w Berlinie, dokończył swojego życia. Prochy biskupa właściwie do niedawna jeszcze były wielką tajemnicą. Badania wykazały, że zostały złożone na jednym z cmentarzy w Berlinie, o czym rodzina nie została przez faszystów nigdy poinformowana. Obawiali się bowiem pielgrzymek do grobu biskupa. Myślę, że ta pozycja, ten piękny tom, który się ukazał tom, jak mówi profesor Jarosław Kłaczkow. W sposób bezpretensjonalny przedstawia tą postać jego myśli, jego działalność i jego dzieło. Serdecznie na promocję tego tomu zapraszamy do Wisły.